Jeżeli zainteresowało Was chodzenie z kijami, Nordic Walking, to ja Wam pokażę podstawy podstaw, od czego zacząć. Podstawy, żeby wziąć kije do ręki, to jest samo nasze ciało. Widzicie, teraz jestem rozluźniony, stoję na pewno trochę pochylony, bo taką mam strukturę ciała, ale jak biorę kije do ręki, to pamiętam o jednym, że trzeba przyjąć postawę, a przyjmując postawę musimy w zasadzie zwrócić uwagę na naszą miednicę, którą naturalnie ona sobie gdzieś tam chodzi, ale przy tym, żebyśmy mieli postawę wyprostowaną, miednica musi być na swojej pozycji, więc taką tutaj pozycję Wam zaraz przedstawię, jaką uzyskać. Uzyskujemy ją poprzez to, że stajemy w lekkim rozkroku i tak jakbyśmy mieli z tyłu ogon i chcieli go podwinąć pod siebie, czyli coś takiego. Jadąc teraz w górę, mamy nasze łopatki. Łopatki, odwrócę się zaraz tyłem do Was, powinny być spięte, wyprostowane. I to Wam pokażę, jak moje ciało jest naturalnie. Naturalnie ono jest takie. A teraz po wyprostowaniu, po spięciu łopatek, po wyprostowaniu w zasadzie siebie, to jest coś takiego. Pierwszy idzie do przodu, łopatki są spięte. I pozycja jest w ten sposób. Razem, nie zapominając oczywiście o tym, że mamy tutaj tą miednicę ustawioną, łopatki i już cała pozycja, teraz się oddalę, cała pozycja już wygląda, całe ciało wygląda inaczej. Na dodatek jeszcze możemy powiedzieć o garbie, wdowim garbie. Wiecie, co to jest wdowi garb? To jest taka narość tutaj, która się tworzy, bo my ciągle patrzymy coś tak bardzo, bardzo blisko, chcemy patrzeć i tak patrzymy, a wdowi garb to jest taka, tak, tutaj nam się na przy szyjnym kręgosłupie robi taki wdowi garb. No a my w Nordic Walking, technika mówi, że Nordic Walking, że głowa jest skierowana gdzieś 20 metrów przed siebie, ale zobaczcie, ona jest w ten sposób, ale jeszcze jakbyśmy mogli wcisnąć podbródek do środka, to wtedy likwidujemy ten wdowi garb. I teraz mamy już pozycję bardzo, bardzo poprawną. Widzieliście postawę, jak poprawnie ułożyć swoje ciało do nauki chodzenia z kijami Nordic Walking. A teraz pokażę punkt drugi, jak ustawić stopę przy kroku Nordic Walking. Widzieliście teraz moją stopę, gdzie pokazałem Wam, od czego zaczynamy krok. Ustawianie stopy to jest pięta, śródstopie, palce, więc zaczynamy od pięty. Poprzez śródstopie kończymy na palcach. Poprawne ułożenie stopy przy chodzie Nordic Walking. Jest to też najbardziej poprawne i zdrowe dla naszej stopy chodzenie. A tutaj odsyłam Was do naszego odcinka z Bożeną Gawędą Skwiercz. Mieliśmy postawę, mieliśmy od czego zaczynamy nasz krok, a teraz od czego zaczynamy, jeżeli mamy przyrządy w ręku, czyli kije. To jest wahadło przednie i tylnie, zobaczcie. Kije chodzą mi strzałkowo, równolegle do podłoża. Dlaczego? To już Wam tłumaczę. Mamy nadgarstek i tutaj ten nadgarstek też pracuje, zobaczcie. I przy takim ruchu, przy wahadle przednim, zobaczcie, mam otwartą dłoń, tutaj będzie lepiej widać. Mam otwartą dłoń, ale nadgarstek jest ułożony, żeby kij leżał mi równolegle do podłoża. O, widzicie? Tłumaczę Wam, dlaczego to ćwiczenie jest takie ważne. To ćwiczenie jest bardzo ważne, dlatego że tutaj uruchamiamy całe ramię. A to, co widzimy na naszych chodnikach, w naszych parkach,
tak chodzą ludzie, a mają, praca nasza polega, żeby całe ramię poszło do tyłu i do przodu, do tyłu i do przodu, do tyłu i do przodu, bo uruchamiamy wtedy więcej mięśni i ten chód jest poprawny, jest zdrowy. Następnym punktem będzie, że chwytamy nasze kije, chwytamy między kciuk a palec wskazujący, zaciskamy tylko tutaj przy rękawicy, dłonie mamy otwarte, rzucamy kije za siebie i tak jak Wam pokazywałem z wahadłem przednim i tylnym, idziemy ciągnąc kije za sobą. To są typowe kije, typowe rękawice, więc w typowych rękawicach mamy oznaczenie, która to jest rękawica. To jest prawa, a to jest lewa. I tak wpinamy je. Następnym krokiem, to już teraz ubieramy nasze kije, czyli wpinamy się, zakładamy rękawiczki pięte i teraz następnym krokiem to będzie tak samo, jak trzymaliśmy tutaj w kciuku i palcu wskazującym, tak teraz nasze kije mamy w rękawicy i to samo zrobimy. Rzucimy je do tyłu, będziemy chodzić z otwartymi dłońmi i będziemy ciągnąć kije za sobą, dopóki nie przyspieszymy. Bo jak przyspieszymy, to pokażę Wam na filmie, co się dzieje. A teraz tutaj statycznie mogę Wam pokazać. Jeżeli będziemy mieli odpowiedni krok i odpowiednie tempo, to zobaczcie, co się będzie działo. Ten kij będzie nam wpadał w dłoń. My tylko zamkniemy dłoń i osadzimy w podłożu. Na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Jeżeli podobał Tobie się ten krótki instruktaż, to zaglądaj na kanał. Będziemy co jakiś czas takie krótkie instruktaże przekazywać Wam, którzy kochają Nordic Walking. Jakbyś chciał szybko i poprawnie nauczyć się chodzić z kijami Nordic Walking, to zapraszam do mnie. Do szkoły Nordic Walking Chodźmy po zdrowie, gdzie nauczę Ciebie profesjonalnego chodzenia z kijami Nordic Walking na poziomach zdrowotnym, fitnessowym, a jak będziesz chciał mocno, to i sportowym. Słuchajcie, zbieramy 1000 subów, więc subskrybujcie, lajkujcie nasz kanał, bo dla takich widoków warto.